Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry Enter the Gungeon. Do gry sobie wracamy po dosyć długiej przerwie. Pierwsza praca z naszej facebookowej grupy jest to praca Kacpera Szafarskiego. Mam nadzieję, że dobrze przepisałem. Przedstawia nam nabojaka. Szkoda, że ta kartka w kratkę. Już chciałem wkleić złego monstro, którego mam zapisanego. Może kiedyś na grupie zacznę go wklejać do tych prac w kartce, w kratkę. No nic, tak bardzo fajna. Druga praca Krzysia Suzwała. Ojej, czy ja to dobrze przeczytałem? Chyba tak, KS, pasują inicjały. Chyba to jest pixel art, tak to się nazywa. Też przedstawia nabojaka. Nabój, tak się chyba po prostu nazywa ta postać. Dzięki wam za tę pracę. My sobie wskakujemy do gry i dziś zagramy... Ojej, nie wiem kim. Robotem chyba. Robotem strasznie dawno nie grałem. Robotem się gra dosyć trudno i to jest spoko. I robotem jeszcze chyba nigdy nie grałem w tym dziwnym stroju Terminatora. Mamy zaledwie 8 kredytów hegemonii, o kurczę, ale mało. Chyba nic sobie nie kupimy. Dzięki chyba z 50 widzom, którzy pisali mi, że zakuty łeb to ci rycerze wielcy w zbroi. Jeden komentarz by wystarczył, ale dzięki za 50. Dzięki temu wiem na 100% jak wygląda zakuty łeb. No nic, wskakujemy sobie do naszego lochu. Wam przypominam, jak lubicie serię z Enter the Gungeon, to możecie zostawić łapkę w górę, ogromnie mi to pomaga. No i zaczynamy, pierwsze pokoje. Robot jest całkiem fajny, unikalny, trochę jak Blue Baby w Isaacu. Strasznie często właśnie to mówię, że robot jest niczym Blue Baby w Isaacu. Tylko pancerz może mieć tak samo jak Blue Baby, może mieć tylko soul hearty. Zakute łby to oczywiście nie ci goście, chyba. Wydaje mi się, że to są ci goście z mieczem. Tacy najbardziej podstawowi goście w zbroi z mieczem. No tyle komentarzy przeczytałem i nadal nie wiem, może jeszcze więcej powinno i być. Nie no, to już przesada. Dlatego powinienem chyba zawsze przy jakimś pytaniu, które wam zadaję na odcinku, mówić coś w stylu: zanim odpowiecie mi na pytanie, obejrzyjcie odcinek do końca, bo możliwe, że dowiem się jaka jest odpowiedź na to pytanie jeszcze zanim się odcinek skończy. Albo odświeżcie stronę i zobaczcie, czy ktoś inny nie napisał tego już komentarza, o który prosiłem. Ale dobrze, więcej komentarzy, lepsze statystyki będę miał na odcinkach. Jakoś, nie wiem, strasznie dziwnie, płynnie mi się gra w ten Enter the Gungeon. Dawno chyba strasznie w ogóle nie grałem w nic. Serio, cały ten tydzień albo leżałem w domu i odpoczywałem, albo jak miałem chwilę, to odpalałem Europę Universalis i ją zostawiałem odpaloną i nic nie robiłem z nią. Skrzynka za zwykły pokój. Super sprawa, szkoda tylko, że dostaliśmy trochę słabą broń. 38 specjal. Chyba strzela częściej, gdy robimy przewrót. Coś mi się takiego przypomina. O, mamy naszego zakutego łba. Bardzo chcę, aby nie strzelał w stronę prawą, bo o kurcze. No i już nic, a nie, dobra, jeszcze nic nie jest stracone. Chciałem, aby zakuty łeb nie strzelał w prawą stronę, bo po prawej stronie znajduje się nasza beczka z wodą. Może będziemy chcieli rozwalić ogień. Ogień można rozwalać ślepakiem? Tego nie wiedziałem. No bo w końcu zniszczony pancerz to tak jak zniszczony ogień, zniszczony pancerz to tak jak użycie ślepaka. I ten ogień zgasł. Spoko sprawa, zawsze się trudziłem ze znalezieniem tych skrzynek. Skrzynek, co ja mam? Tych beczek z wodą. Teraz wiem, że chyba można gasić ogień za pomocą ślepaka. Może, przecież ja też mam butelkę z wodą. Bez problemu mógłbym tą wodę zgasić. Pierwsza skrzynka, co to jest? Jedność z naszych połączonych mocy. What the hell? Im więcej broni, tym większa skuteczność w boju. Wow! Ten pierścień wykorzystuje niewielki fragment mocy każdej posiadanej broni, by wzmocnić broń aktywną w danym momencie. Ale super przedmiot! Jezu, jak on mi się podoba! Czyli im więcej broni mamy, tym po prostu nasza broń, którą aktualnie trzymamy, zadaje chyba więcej obrażeń, czy nie, może częściej strzela. Ale super, naprawdę bardzo mi się to podoba. Mega często narzekam na to, że mamy jakieś słabe broni, których nigdy nie wykorzystujemy. Jak na przykład miotacz grochu. Teraz nawet miotacz grochu się przyda, bo im więcej broni mamy, tym więcej zadawać będziemy obrażeń nawet z naszej lewej ręki robota.
W ogóle w Enter the Gungeon jest tyle ukrytych synergii, jak sobie czytam niektóre opisy broni na wiki. Ciekawe, czy właśnie taka synergia istnieje między lewą i prawą ręką robota. Czy jeżeli mamy obie bronie, to czy któraś z nich zadaje zwiększone obrażenia, coś w tym stylu. Niektóre bronie potrafią mieć synergię nawet z jakimiś przedmiotami pasywnymi, w ogóle z dupy to czasami działaniem na jakiej niby zasadzie, ale fajnie. Lecimy sobie dalej, mam nadzieję, że będziemy mieć do kupienia dużo pancerza i nie mamy pancerza żadnego, niestety. Mamy torebkę serduszko do kupienia, która nam nic zupełnie nie daje, bo jesteśmy robotem. Możemy sobie kupić kluczyk, ale kluczyk... No nie wiem, zobaczymy jaką będziemy mieć skrzynkę do otworzenia. Gdy gramy jako robot, no ja mimo wszystko staram się oszczędzać naszą kasę, a w sklepach kupować tylko i wyłącznie pancerz. Strasznie trudno o zdrowie, gdy gramy jako robot. Skrzynka zwykła. Chyba ją rozwalimy. O właśnie, skrzynki muszę rozwalać. Z pewnego powodu, zaraz wam powiem jakiego. Super, nie wyleciało z niej nic, ale siara. Skrzynki będziemy chcieli rozwalać, bo na czwartym chyba piętrze mamy do ulepszenia jeszcze windę. Ani razu nie weszliśmy do gościa od windy na czwartym piętrze. I no nie wiem zupełnie, co musimy mu przynieść, aby on tą windę ulepszył. Przeczytałem sobie przed chwilą na wiki, co musimy mu przynieść. Jako pierwszą rzecz musimy mu dać aż 4 śmieci. Będzie z tym problem. Mam nadzieję, że często będą trafiały się zwykłe skrzynki, abym nie czuł się źle przy rozwalaniu tych lepszych po prostu. Brązową, niebieską nawet jeszcze skrzynkę rozwalić to raczej nic strasznego. Na śmieci przydadzą się, tak jak mówiłem, aby ulepszyć naszą windę. O Jezu, rzeczywiście częściej strzelamy po zrobieniu uniku. Ja tu muszę robić uniki, strzelać, cały magazynek praktycznie wywalamy naraz. Ale śmiesznie to działa. Mimo wszystko nie zadajemy zbyt dużych obrażeń. Trochę szkoda. Ale bardzo śmiesznie strzela po tym uniku, cały magazynek naraz tak naprawdę wywalamy. Naprawdę mega mało obrażeń zadajemy, żeby z mewą Gatlinga męczyć się przez tak długi okres czasu. Dajcie spokój. Przynajmniej nie otrzymaliśmy obrażeń. Mamy jeszcze 2 ślepaki do wykorzystania. Może uda nam się jeszcze znaleźć jakiś secret room. HP oczywiście się przyda, no w naszym przypadku jest to po prostu pancerz i dosyć słaba broń. Bardzo nie lubię korsarza. Z wielu powodów. Po pierwsze, zadaje mało obrażeń. Po drugie, trudno się nim celuje. A po trzecie, pociski z korsarza strasznie często mylą mi się z pociskami przeciwników. Pierwszy raz udało mi się znaleźć tutaj secret room i nic w nim nie ma. No nic. Może secret room jest gdzieś tutaj. Chyba nie może być nawet. Kupimy sobie kluczyk na następne piętro, bo jest jeszcze dosyć tani. I poszukajmy secret roomu. No sam nie wiem gdzie tak naprawdę. Może gdzieś tu. Jeszcze ten ślepak mamy do wykorzystania. Może tu na dole. Niestety nie. Mówi się trudno. Lecimy na następne piętro. Będziemy używać korsarza i naszej prawej dłoni robota. To nie jest lewa. Ale zaraz, on ją... Aha, dobra. Mi się wydawało, że nosi ją w lewej dłoni. Po prostu zależy od tego, w którą stronę celujemy. Zadziwiająco dużo pocisków mamy jeszcze w tym specjalu. Nie wiem, ma chyba po prostu strasznie mały magazynek i z tego powodu bardzo mało tych pocisków wyrzucamy. Prawdopodobnie korsarzem będę strzelał na wejściu do pokoju, potem już go nie będę używał, bo tak jak mówiłem, nie przepadam za nim, bardzo długo siaduję. A my trafiliśmy na dosyć niefajnego przeciwnika niestety. Bardzo nie lubię z nim walczyć. Dzięki Bogu drugi raz wystrzelił tylko jedną salwę. No i powinno pójść całkiem spoko. Mimo wszystko, korsarz, tak jak mówiłem, i tak jest przydatny. Dobra, nie mówiłem tego, ale tak jak mówiłem przy opisie naszego pierścienia, no to chyba pierścień jest. Nawet taka broń jak korsarz się przyda, zwiększa nam statystyki na każdej innej broni. Super sprawa. W końcu nie muszę czuć się źle, podnosząc jakieś beznadziejne bronie. Nadal mimo wszystko nie chciałbym dostać wyrzutni grochu
Wolałbym dostać coś innego, jak protonowy plecak. Na przykład. Znowu nie mamy pancerza do kupienia. Mega słabo. Pancerz ogromnie by nam się przydał. No właśnie. Jeden z naszych pancerzy straciliśmy. Mamy zaledwie 5 sztuk pancerza. Trochę słabo. I znów jest ten duży gościu, z którym bardzo nie lubię walczyć. Na dodatek on jest, on jest jeszcze przeklęty przez szamana. Ma więcej zdrowia, albo tam mu się zdrowie regeneruje, nie wiem dokładnie jak to działa. Dobra, w końcu padł, kolejna fala, z tym już nie powinno być większych problemów. Jeden mag i lecimy dalej, dobra, jeszcze na bojak. Chcesz otruć nasze treasure roomy? No mówię, nawet jakaś głupia broń by się przydała. Wszystkie bronie zwiększają nam obrażenia na naszej prawej dłoni robota. Znowu ten gość, ja nie wiem, to piętro jest wypchane tymi przeciwnikami. Ciągle z tym gościem walczymy. I wydaje mi się, że... A, dobra. Chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że nie uda nam się zabić go tym drugim razem. Dzięki Bogu się udało. Nie chciałbym z nim jeszcze walczyć. Treasure room, proszę. Jakiś treasure room chcę. Wiem, że jest jeden tutaj na dole, ale jest... Niestety, za okrężną drogą. Prawdopodobnie. O, zakute łby. W końcu są zakute łby. Zakutych łbów jeszcze chyba 23, aż musimy zabić strasznie dużo. O, a z tego co widzę, korsarz celuje delikatnie w przeciwników, zakręca w ich stronę. O tym akurat nie wiedziałem. Nadal uważam, że jest słaby. Strasznie mam obrażeń zadaje. Nawet jak jednego przeciwnika tam trafi 2-3 razy, no bo niby się odbija i tak go nie zabije. Robot jest o tyle spoko, że ta jego dłoń całkiem nieźle sprawuje się ze zwykłymi przeciwnikami. Jako robot bardziej skupiałbym się na broniach, które będą bardzo dobre na walki z bossem. Nie musimy dostawać czegoś super specjalnego właśnie na zwykłe pokoje, bo sądzę, że przez pierwsze nawet 3 piętra bez problemu sobie damy radę z tą naszą lewą dłonią. Tu było mega blisko. Jaka się udało tego uniknąć. Dzięki Bogu, bo tego zdrowia dużo to my nie mamy. Czy w końcu mi się na robocie trafi jakaś część zbroi tego rycerza, która daje nam pancerz? Super by było, jakby się w końcu coś takiego trafiło. Tej skrzynki na razie nie będę otwierał, no bo niestety nie wiemy jak wygląda druga skrzynka. A mamy zaledwie jeden kluczyk. Jeżeli druga skrzynka będzie lepsza, ale z tej skrzynki dostaniemy przedmiot pasywny, i tak otworzę niebieską, jeżeli będziemy mieć kluczyk, bo dostaniemy z niej broń. Ja nie mogę unikać broni, ja muszę wszystkie bronie posiadać, szczególnie gdy mamy właśnie te zwiększone obrażenia za posiadanie większej ilości broni. Jeżeli tu dostaniemy broń, drugą skrzynkę prawdopodobnie wysadzę. Jak mówiłem, zależy nam na śmieciach. 4 sztuki śmieci musimy zgarnąć do piętra 4. I wcale dużo czasu na to nie zostało. Większość skrzynek będziemy musieli zaraz rozwalać. Dlatego naprawdę liczę na coś fajnego ze skrzynki, która znajduje się za tymi drzwiami. Minimum zielona. Fuck, no dostać obrażenia od granata. To jest tak beznadziejnie. Minimum zielona i mam nadzieję, że jeszcze z jakąś bronią, a nie przedmiotem pasywnym albo tym gorzej aktywnym. Amunicja do uzupełnienia we wszystkich naszych broniach, szkoda tylko, że są dosyć słabe, no nic. Zielona skrzynka, broń? Jest broń i to całkiem fajna, Stinger, naprawdę bardzo Stingera lubię. Przydaje się na walki z bossem. Jest to po prostu wyrzutnia rakiet, rakiet z pszczołami. Fakt, mamy przejście za kluczyk, o kurde. Bardzo chciałbym tu przejść, ale niestety nie mamy kluczyka. Tutaj też jest jakiś specjalny pokój. Pożeracz, któremu moglibyśmy oddać dwie bronie, bo mamy korsarza i 38 specjal. Są to słabe bronie. Będziemy mieć tych broni mniej o jeden, czyli mniejsze obrażenia na wszystkich innych. Dobra, mimo wszystko oddam te bronie, bo ich nie lubię po prostu. Oddamy jeszcze korsarza.
Stinger jest dobry na bossów. Jeszcze jedna fajna broń na bossów, potem jeszcze jakaś broń na zwykłe pokoje i jesteśmy ustawieni. Dostaliśmy Helisę. Helisa jest spoko na bossów. Nie jest dobra na zwykłe pokoje, jest bardzo kiepska, bym nawet powiedział, na zwykłe pokoje, strasznie trudno się ją celuje. Pociski lecą po Helisie, sama nazwa wskazuje. Albo są na tyle duzi, tak się mówi w ogóle? Chyba tak. Są na tyle duzi, że bez problemu ich i tak trafiamy. Bierzemy Stingera i mamy walkę z Beholderem, czy jakoś tak. Nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. Nie lubię z nim walczyć, bo jest bardzo trudny. Bardzo nie lubię z nim walczyć i bardzo nie lubię strzelać za pomocą Helisy z tej jego rakietki. Mega trudno się w to celuje. Przynajmniej pszczoły jakoś. O, super. Nie mogę przez to przeskakiwać, ale siara. I sam wlazłem w pocisk teraz. Nie no, genialnie idzie Ryfek, genialnie. Byłem pewny, że mogę przeskoczyć nad tą rakietką. No niestety nie mogę. Trochę szkoda. Mówi się trudno. Strasznie dużo zdrowia straciliśmy. Aż dwa razy otrzymaliśmy obrażenia, ale dostaliśmy, o kurcze, dwa punkty pancerza, na dodatek jedną z najlepszych broni na zwykłe pokoje, o jakich mogłem śnić. Mega ręka. Jest świetna, ładujemy pocisk. Niszczymy większość przeciwników na jeden strzał. Super sprawa, kupimy sobie kluczyk, wejdziemy do tego specjalnego pokoju. Może tam będzie, nie wiem, konkurs Winchestera, coś w tym stylu. A skrzynkę niebieską po prostu rozwalimy. Tak jak mówiłem, musimy jeszcze znaleźć aż 4 śmieci. Będzie z tym problem. Link! Mam mapę całego piętra i dostaliśmy wąsy, czyli możemy się leczyć za każdym razem, gdy coś kupimy. Przedmiot zupełnie bezużyteczny dla nas, niestety. Trochę szkoda, że go dostaliśmy. Idziemy rozwalić skrzynkę. Wąsy dają nam chyba 50% szans na wyleczenie się po zakupieniu jakiegoś przedmiotu. No my się nie możemy leczyć. Nie mamy czerwonych serduszek, mamy tylko pancerz, także. Tak jak mówiłem, przedmiot zupełnie bezużyteczny, szkoda. Jakby się jeszcze raz trafił ten zielony ludek, może udałoby się... O, nie sprawdzałem secret roomów. Może udałoby się dostać za te wąsy przynajmniej trochę kasy. Chyba secret roomu tutaj nie ma. Secret room może być jeszcze... Nie, to nie może być. Nie wiem, w sklepie na dole na przykład, albo po lewo? Niestety nie. No nic, lecimy na następne piętro. Na pewno będę korzystał z mega ręki, trzecie piętro to już, no, całkiem nieprzyjemni przeciwnicy. Może być trochę trudno, a i mega ręka na pewno nam tą całą sprawę ułatwi. Mamy jedne śmieci, także muszę zdobyć jeszcze 3 sztuki śmieci, dajcie spokój. 4 skrzynki są przed nami. To niedużo. Tylko jedną z nich będę mógł otworzyć prawdopodobnie. No i teraz mam zagwozdkę, co robić. Mega szkoda, że z tej pierwszej skrzynki brązowej nie wyleciały nam śmieci, że ta skrzynka po prostu eksplodowała. Mega, mega szkoda, że tak się stało. O nie, nie chcę strzelać ze Stingera. Całych przeciwników i takie przeszkody rozwalamy za pomocą naszej ręki robota. Nie ma co marnować amunicji w czymkolwiek lepszym. Boże, no ta ręka jest genialna. Prawda, nadal nie walczymy z jakimiś nie wiadomo jak silnymi przeciwnikami, ale... No dobra, Cthulhu nie zabije nas strzała, ale przynajmniej zabiłem tego dobrego. Nadal nie mamy kluczyków, kto wie, może i tak nie mielibyśmy możliwości otworzyć tych skrzynek, bo nie znajdziemy żadnych kluczyków. No jak dostanę skrzynkę zieloną, ja nie mogę jej powiedzieć nie, ja muszę skrzynkę zieloną otworzyć. Czerwoną i czarną oczywiście tym bardziej. Mamy konkurs Winchestera, czyli dostaniemy skrzynkę, super. Oczywiście, próbujemy. 35 coinów, na dodatek dostaliśmy chyba jeden z najprostszych konkursów Winchestera. Zazwyczaj na nim udawało mi się strzelać wszystkie 4 głowy, ale wolę nic nie wykrakać jak na razie, bo jeszcze to pójdzie źle. A, no właśnie. Dobra, może spróbujemy teraz w tą głowę.
Dobra, przynajmniej 3 trafione. Za 3 trafione dostaliśmy skrzynkę czerwoną, świetnie. Wiesz, trójząb, no serio. Nie było lepszej broni. Trójząb jest średni. Strzela w ten sposób. Wydaje się być fajny, ale nie jest. Nie zadaje dużo obrażeń, chyba przebija przeciwników, to jest niby jakiś z niego plus. Ale co z tego? Bardzo mało pokoi zdarza się z tak dużą ilością przeciwników, abyśmy mogli skorzystać z tych przebijających strzałów z trójzębu. Naprawdę nie przepadam za tym przedmiotem, za tą bronią. No ale nic, każda broń zwiększa nam obrażenia na naszych innych. I dostaliśmy mega niefajny pokój. Uważam, że to jest chyba najtrudniejszy pokój na tym piętrze i możliwe, że nawet najtrudniejszy pokój na piętrze czwartym, jeżeli taki pokój mógłby się na piętrze czwartym trafić. Te jeżdżące maszynowy są straszne. Tak bardzo ich nie umiem unikać. Strzelałem dwie, nie są zsynchronizowane, co sprawia, że są zdecydowanie trudniejsze do unikania. Ojej, ojej, a tu chcę trafić w TNT i wszystkich zabić. Trochę ich za dużo zabiłem, bo wszyscy eksplodowali i miałem problem z unikaniem tego wszystkiego. Czy tu przejdę? Przejdę. Mamy zaledwie 4 punkty pancerza, mega słabo. Czy w końcu w sklepie trafi nam się pancerz? W ostatnich sklepach nie mieliśmy ani jednego pancerza do kupienia. To się często nie zdarza. I nadal nie mamy pancerza do kupienia, ale słabo. Amulet z magnetytu może się przydać. Kupimy sobie kluczyk? Kupię kluczyk. Mimo, że nie planuję dużej ilości skrzynek otwierać, to i tak może trafi nam się na przykład... Ojej, jak to się nazywa? Jakiś pokój specjalny po prostu. Jak się cofnąć teleporterem? Czy ja się mogę cofnąć teleporterem do ostatniego miejsca, w którym byłem? Wiem, że tak to powinno działać. A, ja się nie teleportowałem nigdzie. Okej. Nieważne. To ja mam już walkę z bossem, na nią oczywiście nie idziemy, bo nie mam potrzeby. 4 punkty pancerza, masakra. I pokój, który się trafia zawsze na piętrze numer 3. Nie wiem, czy ja miałem podejście, gdzie na piętrze numer 3 nie widziałem tego pokoju. To jest po prostu jakiś, nie wiem, standard już w tym pokoju. Pokoju. Piętrze. Ten pokój z takim ułożeniem przeciwników zawsze wygląda tak samo, oczywiście. Ciebie nie rozwalam strzał, ciekawe. I to jeszcze na ulepszonej ręce. No, ulepszonej w końcu. Biorąc pod uwagę to, ile broni posiadamy. Zwykła skrzynka, nie czuję się źle ją rozwalać. Serio. Serio, ale chamstwo. Nie dostaliśmy śmieci po raz kolejny. Mega słabo. Chyba nie uda nam się tych 4 śmieci zgarnąć do piętra czwartego. Ze wszystkich teraz skrzynek musielibyśmy dostać śmieci, aby mieć 4 sztuki na pokój z windą. Co jak dla mnie jest prawie niemożliwe. Wiecie co, chyba w dzisiejszym podejściu po prostu olejemy temat śmieci. No chyba, że serio, dostanę drugą brązową skrzynkę. Serio. Ale beznadziejnie, otrzymałem te obrażenia. Jeżeli drugą skrzynkę otrzymamy brązową, rozwalę ją. Może z niej wylecą śmieci. Jeśli nie, najzwyczajniej w świecie skrzynkę lepszą otwieramy. Niebieską nawet otwieram. Bo mamy strasznie mało zdrowia. Potrzeba nam dobrych przedmiotów. Chyba mi tak źle idzie, bo mam ćwierć ekranu zakryte mikrofonem. W ogóle o tym nie pomyślałem. Nie wiem, jakoś się nie potrafię wyprostować. Ciągle siedzę taki zgarbiony, niziutko. No, skrzynka zielona. Na pewno otwieramy, ale dostaliśmy kawał żelazwa. Naprawdę bardzo fajna broń na bossów. Także na pewno jej będziemy używać. No i to byłoby całe piętro. Lecimy na walkę z bossem. I ta walka z bossem nie wydaje mi się łatwa. Mało zdrowia. Dużo ślepaków przynajmniej mamy. No i dzięki Bogu trafił się dosyć łatwy boss, jakim jest czołg. Nie idzie najgorzej. Ale to rzeczywiście na razie tylko start.
Bardzo nie lubię tego pocisku. A ja muszę rozwalić to coś, co we mnie strzela. Dobra, to się chyba samo rozwala. Gorzej jest z ziomkami, których on przywołuje. Nie wiem, czy pszczoły ze Stingera atakują tylko jednego przeciwnika, czy mogą też bić na przykład tych gości, których czołg przywołuje. Czyli zwykłe nabojaki z kałachami. Dobra, poszło naprawdę łatwo. Kawał żelazwa zadaje przeogromne obrażenia w połączeniu ze Stingerem. Wszystkim bossom. Bierzemy nasze kredyty hegemonii i do wzięcia mamy... Co to jest? Szansa na otrzymanie amunicji za... Za co? Za każde zabójstwo! A, okej, okay. Odzyskuję zużytą amunicję z ciał bronią umarłych. Nie taki najgorszy przedmiot, ale moglibyśmy dostać coś lepszego. Sądzę, że akurat amunicji nam nie zabraknie. Mamy takie bronie, które dużo amunicji nie zużywają. Mega ręka. Naprawdę nie potrzebuje dużo amunicji, aby dobrze działać. Sprawdźmy jeszcze Secret Room w sklepie. Jest Secret Room jeszcze na dodatek z pancerzem. Świetna sprawa. I jest dziura. Dobra, lecimy na następne piętro. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie mamy już szans na zgarnięcie 4 sztuk śmieci. Chyba, że jakaś dodatkowa skrzynka by się trafiła, a z każdej skrzynki dostalibyśmy śmieci. Ale to jest serio. Tak mało prawdopodobne, że wszystkie skrzynki po prostu będę otwierał i tyle. O tyle fajna jest ta amunicja z mega ręką, że mega ręka zadaje zazwyczaj jeden strzał i przeciwnika zabija, także z tego zabitego przeciwnika możemy odzyskać naszą jedną amunicję. 182, 181, 180. Ciągle nam amunicja spada. Nie wiem, strasznie mało. Strasznie chyba mała szansa jest na odzyskanie tej amunicji z zabitego przeciwnika. 178, 186. O kurczę! To odzyskuje więcej jak jedną amunicję. Jak jeden pocisk. Tego się nie spodziewałem. To mi się podoba. Dobra, czyli ta broń nie jest aż tak słaba, jak mi się wydawało. Serio, no zmieniłem na prawą dłoń robota. Nie, na Stingera. W Stingerze sobie uzupełniłem amunicję. A my będziemy grać oczywiście z mega ręką i prawą bronią, dłonią robota. No dobra, jednak ten przedmiot nie jest aż taki zły, bo pozwoli nam praktycznie w nieskończoność korzystać z naszej mega ręki. 186, znowu tych pocisków mamy. Byłem pewny, że wiecie, mamy szansę na zyskanie jeden punkt amunicji za jednego zabitego przeciwnika. Protonowy plecak, świetna broń, uwielbiam ją. A my poszukajmy Secret Roomu za pomocą Helisy. Nie ma co marnować amunicji na lepszych broniach. Secret Roomu chyba tutaj niestety nie ma. Taktyczny teleport i lecimy dalej. Trochę tych broni już mamy, możliwe, że serio te najlepsze bronie będą mega zwiększone. Zwiększone w sensie ulepszone. Walka z czołgiem poszła zadziwiająco łatwo. Ten kawał żelastwa i Stinger zadawały przeogromne obrażenia. Możliwe właśnie, że to z uwagi na ten pierścień i to, jak dużo broni mamy. Ciągle nasza ilość amunicji utrzymuje się koło tych 186, 185, 186. Spoko sprawa, bo serio, no dzięki temu przedmiotowi w nieskończoność możemy praktycznie tej jednej broni używać. To są najlepsze przeciwnicy właśnie na tą mega rękę. Jeden strzał i padają. 193. No i ciągle się pniemy w górę. Możliwe, że na to będziemy mieć maksimum amunicji. 2 punkty pancerza, na pewno je kupujemy. 2 coiny, będziemy mieć pancerz. Pancerz, będziemy mieć kasę na kolejny punkt pancerza. Super sprawa. Mega tego potrzebowaliśmy. Miałem nadzieję, że rozwalimy tego głupiego maga, zanim zacznie ładować swoje pociski. Teraz się jeszcze zakrył. Dobra, udało się go rozwalić. Tak bardzo go nienawidzę. Kolejny ślepak na pewno się przyda. Czy ja sprawdzałem Secret Room w tamtym treasure roomie? Chyba sprawdzałem. Mamy szklaną świątynię, dostaniemy 3 szklane kamienie głon, nic specjalnego. Z tych wszystkich świątyń akurat ta
Szklana wydaje mi się jedną z gorszych. Uzupełniamy amunicję w mega ręce, nie ma tak naprawdę w czym innym uzupełniać tej amunicji. W każdej broni mamy praktycznie maksimum. Co jest wręcz zadziwiające. No dobra, nie jest takie zadziwiające, gdy mamy mega rękę, tylko tej broni używamy praktycznie na walkach ze zwykłymi przeciwnikami. No i dobra, poszło całkiem nieźle. Mamy naszą walkę z bossem. Ojej, nie chcę wracać tym pokojem. Przejdźmy sobie naokoło. Kolejny specjalny pokój. Fioletowy ogień. Co to może znaczyć? Sklep na zwykłe coiny. Amulet chaosu. O kurczę, nigdy tego nie miałem. Z chęcią bym to kupił. Pancerz kolejny do kupienia. Za taką samą cenę, także go kupujemy. Bang, okej. Okay. Możliwe, że uda nam się jeszcze zgarnąć wystarczającą ilość kasy na kupienie jeszcze jednego punktu pancerza. Ale super by było, gdyby udało nam się kupić wszystkie trzy pancerze. Do odkrycia mamy jeszcze jeden treasure room. Na tym piętrze dużo pokoi prawdopodobnie nie zostało. Zakuty łeb, kolejny, bardzo fajnie. Cztery strzały i powinien paść. Cztery strzały i pada. Co prawda jeszcze jeden strzał nienaładowanym pociskiem dostał, ale tam to zadaje tak mało obrażeń, że nie ma co tego liczyć. Czy oni się zabiją sami? Mam taką nadzieję. Kolejny ślepak, świetnie, cztery ślepaki na walkę z bossem. Dzięki temu możliwe, że przez pół walki nie będziemy musieli w ogóle unikać pocisków. Super sprawa i... O, dobra. Udało się ten pocisk maga wrzucić w ścianę. I mamy skrzynkę niebieską. Pierwszy raz widzę ten przedmiot, co to jest? Tryb bitwy, aktywne przeładowanie. W sensie, nie wiem... Wow! Co to daje? Zapewnia aktywne przeładowanie. Czyli to chyba działa tak jak w wymiataczu. Jeżeli dobrze przeładujemy przedmiot, zadajemy z niego zwiększone obrażenia potem. Bardzo możliwe, że tak działa. Całkiem spoko, zróbmy to w ten sposób. O kurde, to się długo ładuje. Przed walką z bossem naładujmy sobie naszą broń. W dobry sposób. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Zabójcze kolumny. Chyba najłatwiejsi bossowie na piętrze numer 4. Nie ma co ich mimo wszystko lekceważyć. W tej fazie potrafią być naprawdę zabójczy. Zabójczy? Tak, zabójczy. Zabójcze kolumny. O, o masakra. Mój z Polski leży i kwiczy. Idzie całkiem nieźle. Jedną kolumnę już praktycznie zbiliśmy. Problem jest właśnie do zbicia tych pierwszych dwóch kolumn. Pierwsze dwie kolumny zbijemy i powinno pójść naprawdę nieźle. Gdzie są te kolumny? O, tej fazy też nie lubię, chociaż nie jest taka najgorsza do uniknięcia. Dobra, druga kolumna zbita. Teraz nie powinno już być większych problemów. Skupmy się na jednej. Druga i tak niestety uleczy się na maksa. No i tak naprawdę cała walka. Trzy ślepki nam zostały, masakra. Na co ja te ślepaki wywalę, to ja nie wiem. Może uda nam się jakiś secret room odkryć. Fajnie byłoby dostać więcej kasy. Albo no, kolejny po prostu pancerz. Kolejny pancerz, świetnie. Nadal na tych broni, której nigdy nie widziałem. Strzelba pełna nienawiści. Nienawiść to potęga. Co to jest za broń w ogóle? Bezlitosna wersja strzelby wysadzana czaszkami, gwoździmi i wysmarowana trucizną. O kurde. Po upadku Hespery jej strzelba przeszła na ciemną stronę mocy. Ciekawe, jak to strzela? Jezus Maria. Jakie dziwne pociski. Trucizna, serio. Czaszki i gwoździe. Wszystko leci inaczej. No nic. Gdzie jest sklep? Tu jest sklep. Sprawdźmy secret roomy. Secret room jest i jest to secret room przebeznadziejny. Sprawdźmy secret room, nie wiem, tutaj? Nie, tu raczej nie będzie. Tu z prawej. I w tym końcowym pokoju.
Następnym piętrze będę używał chyba... Kurde, no co jest z tą grą? O! Mega ręki na zmianę są strzelbą pełną nienawiści. Kto wie, może nie jest taka zła na zwykłych przeciwników. Wątpię, by była jakaś specjalnie dobra na bossów. Strzały trujące zazwyczaj strasznie mało obrażeń zdają. Dobra, jesteśmy już na kuźni. No i zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Boże święte, nie zabijam ich na strzała, co jest zadziwiające. Mi się to bardzo nie podoba. Muszę dwa razy strzelić, aby każdego z nich praktycznie zabić. Kurde, jak to się szybko ładuje. Mamy aktywne przeładowanie. Teraz będę ich zabijał na strzała? Możliwe. Tego tak. Ale on dużo zdrowia nie ma. Tego również. Kurde, możliwe, że to aktywne przeładowanie z mega ręką jest naprawdę świetne, bo to wystarczy przeładować przed pokojem i w następnym pokoju mamy przerąbanie dobrą broń. Ej, teraz wszystkich zabijamy na strzała. Nawet te gluty, a tych glutów nie zabijaliśmy wcześniej na strzała. Ciekawe, ile zwiększone obrażenia daje nam to aktywne przeładowanie w dobry sposób. Ej, nie, no to jest super. Mamy bardzo fajne synergie, wszystkie do mega ręki, właśnie aktywne przeładowanie, te pociski, które się same uzupełniają po zabiciu przeciwników. Tego gościa nawet zabijam na strzał, on ma strasznie dużo zdrowia, mam na myśli tego nabojaka ze strzelbą. Nasza pierwsza skrzynka. Niestety nie mamy żadnego klucza, trochę szkoda. Skrzynka zielona, także nie chciałbym jej omijać mimo wszystko. Przeładujmy sobie w dobry sposób naszą broń i lecimy dalej. Bardzo łatwy pokój. A tego pokoju nigdy nie lubiłem i nigdy nie polubię. Na dodatek bez sensu właśnie straciłem zdrowie. Na dodatek w ogóle w tym pokoju nie musiałem być, bo przejście mieliśmy z innego pokoju, ale bez nadzieja. Masakra, stracone za darmo punkt pancerza. Nie, no to jest super, te gluty zabijam na strzała. To aktywne przeładowanie bardzo dużo daje. Jeżeli udałoby mi się robić to aktywne przeładowanie na walce z bossem, na przykład przy użyciu naszego kawału żelastwa albo stingera. Masakra. Nie powinienem robić tego przeładowania podczas walki z przeciwnikami. Strasznie szybko ładuje się mega ręka. I akurat jeżeli chodzi o to aktywne przeładowanie, jest to całkiem spory minus, bo mam zdecydowanie mniej czasu na dobre trafienie. Ciągle mam po prostu taki tik, żeby non stop tą broń przeładowywać. Dawaj mi pocisk, co tam nabój. Kluczyk za 40 coinów do kupienia. Bardzo możliwe, że będzie nas na niego stać. Nagolenniki rycerza Givery bardzo by się przydały w pierwszym pokoju, raczej na pierwszym piętrze. Teraz dałyby nam zaledwie 2 punkty pancerza, także nic specjalnego. Chyba bardziej zależy mi na kluczu i potencjalnie jakimś fajnym przedmiocie. Idzie całkiem nieźle. Okej, mamy gdzieś nekromantę. Czy on już serio wlazł we mnie i zadał mi obrażenia? Ale chamstwo. Nie spodziewałem się, że we mnie wleci. Snajperzy, dobra, nie powinno być problemów. Nie są to snajperzy z okularami, z zielonymi laserami. Oni są naprawdę trudni. Ci zwykli, raczej problemów z nimi nigdy nie miałem. Ciekawe, czy jest broń, która sprawia, że pocisk z mega ręki szybciej się ładuje. Jeżeli tak, taki przedmiot jeszcze bardziej nam się przyda. Co to jest? Kapliczka bogów Giver. Złóż ofiarę, 10 monet. 40 potrzebujemy na kluczyk. Dobra, niech będzie. A kuku, naboje znikąd. A, dobra, wiem, co to robi. Jest to naprawdę bardzo fajny przedmiot, który sprawia, że raz na jakiś czas zamiast jednego pocisku wystrzelimy ich po prostu więcej. To jest naprawdę super sprawa. Z chęcią jeszcze raz oddałbym kasę na tej kapliczce, ale mimo wszystko wolę kluczyk.
i wolę otworzyć po prostu skrzynkę. Przestań się palić ogniu. Nadal nie otworzyliśmy drugiego treasure'u. Nie wiem, jak wygląda druga skrzynka. Może będzie to skrzynka czerwona, czarna, kto wie. Czy młotek może zgnieść przeciwników? Nie pamiętam, aby coś takiego się zdarzyło. W ogóle ten młotek się uśmiecha, dopiero teraz zauważyłem. Następne oddanie kasy na tej kaplicy wydaje mi się, że kosztuje 20 coinów. No 20 coinów jeszcze nie mamy. Oczywiście odliczając te 40 na kluczyk. Jest to nasz chyba ostatni pokój przed walką z bossem. Także w tym pokoju musielibyśmy dostać 9 coinów, aby móc jeszcze raz oddać kasę w tej kaplicy. Dostaliśmy 9 coinów, super! Nie spodziewałem się. Nie! Nie otworzę tej skrzynki. No nic, rozwalmy ją sami, bo dostaniemy przynajmniej śmieci, a nie nic. I wróćmy się tutaj. 20 coinów teraz to kosztuje, tak? Tak, 20 coinów. A kuku, no bo jest znikąd jeszcze większa szansa na ten efekt. Ciekawe, kiedy się trafi w końcu. No i dobra, kupujemy kluczyk. Otwieramy naszą skrzynkę i lecimy na walkę z Giverną. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co to jest? Ptasi gwizdek, zaczarowane melodie. Mamy kurczaczka. Dzięki tego dziwnego instrumentu są w stanie przywołać kurczaki. To może ci się przydać. Co to robi? Ten kurczaczek sobie chodzi. Nie wiem, możliwe, że kurczaki blokują pociski. Ale nie jestem pewny. No nic, będziemy używać nadal Stingera i kawał żelastwa. Przeładujmy sobie w dobry sposób. Przeładujmy sobie w dobry sposób kawał żelastwa. No i lecimy na walkę z Giverną. Dwa ślepaki, sporo zdrowia, fajne bronie. Powinno pójść nieźle, ale lepiej nic nie wykrakać. Bardzo trudno mi będzie zwracać uwagę na to dobre przeładowanie. Czemu słyszę jakieś kurczaki? What the fuck? Czy gdy otrzymuję obrażenia, te kurczaki lecą w przeciwników? Nie wiem, jak to działa. Ale kurczaki chyba biją przeciwników i tu strasznie śmiesznie wygląda. Możliwe, że jest nawet przydatne. Strasznie dużo rzeczy, na których można się skupiać podczas dzisiejszej walki, naprawdę. Nie idzie mi to najlepiej. Staram się dobrze ładować. Staram się zmieniać tą bronię na tego Stingera na przykład. Unikać pocisków. Zwracam uwagę jeszcze na te głupie kurczaki. Powinienem chyba po prostu tylko unikać i strzelać. Ciekawe, jak dużo obrażeń te kurczaki potrafią zadać. Kurde, powinienem zostawić kawał żelastwa na tą drugą fazę Giverny. Strasznie mi się na nią przydała. Protonowy plecak jest dosyć kiepski. O kurde, trucizna, którą też mogę ja dostać. Nie poszło najgorzej. Wydaje mi się, że w drugiej fazie uda nam się Givernę pokonać. Tak, gdy kurczaki otrzymują obrażenia, wtedy wysyłają więcej tych kurczaków na przeciwnika. W sensie, gdy nasz kurczak otrzyma obrażenia, wtedy wysyła kurczaki do przeciwników. Poszło nie najgorzej, ale mogło pójść lepiej. No nic. Zgarniamy nasze kredy hegemonii. Bierzemy łuskę i co teraz? Na piekło pocisków czy na przeszłość? Ojej, sam nie wiem. Piekło pocisków strasznie dużo czasu zajmie. A dużo z was pisało, abym sprawdził, co się stanie, gdy wybiorę drugą opcję przy przeszłości robota. Nie wiem, czy cokolwiek może się stać, ale dobra, mamy pocisk, pójdźmy na tą przeszłość.
Kliknijmy drugą opcję przy przeszłości robota, bo mega, naprawdę mega dużo z was pisało w komentarzach, abym to zrobił, bo nie wie, co się po prostu stanie. Także zgarnijmy nasz pistolet, zastrzelmy się, pójdźmy na przeszłość robota i kliknijmy drugą opcję. Nie wiem, czy to cokolwiek da, ale... niech będzie. Najwyżej jeszcze raz zabijemy ostatniego żyjącego człowieka. Ciekawe, czy nadal będziemy w tym stroju Terminatora. W ogóle pierwszy raz, drugi raz wchodzę na przeszłość. Arena Imperatora, to wszystko czytaliśmy, bla bla bla. Analiza. Nie wiem, taka analiza czerwona była? Imperatorze, co się stanie, gdy postąpię wbrew protokołu? Zostaliśmy przywódcy ludzkiej rebelii, ostatnią nadzieją. Nadzieję człowieczeństwa. Teraz rozmontuj ją. Break protokół. Aha! Aha, fajnie. Komenda, postępuj wbrew protokołu. Po protokołowi? Nie wiem, co się powinno odmieniać. Nie została znaleziona, ale siara. Nie mamy możliwości wyboru. Mamy jedną opcję, ta druga jest dla Becky. Ale chamstwo. No nic, zabijmy ostatniego człowieka. Gdzie ty jesteś, kobito? Ty chyba kobitką jesteś. Nie mam mojego aktywnego przeładowania. Bez tego zadaję mniej obrażeń. Gdzie ona jest? Tu jest, o mój Boże. Gdzieś granaty wywaliła. Albo mi się wydaje, albo trudniejszy był ten boss. Mam jeszcze dwa ślepaki. Całkiem sporo zdrowia. Nie ma co się martwić. Dobra, teraz można się martwić. O, masakra, was powinienem zabić na samym początku. Gdzie ty jesteś? Ciekawe, co się stanie, jak wywalę całą amunicję. Czy będę mógł czymkolwiek innym strzelać? Jestem zwycięzcą. Tak, uratowałem planetę przed elementem ludzkim po raz kolejny. Jestem zwycięzcą, wszyscy się wyłączamy. Gratulacje. Terminator też idzie spać. Czemu tu chodzi tyle królików i jakichś wiewiórek i szczurów? Nie wiem. O masakra. Także teraz widzicie, co się stanie, gdy postąpię wbrew protokołowi. Zupełnie nic, bo nie ma takiej komendy. Nie można tego zrobić. Ale chamstwo, nie wiedziałem, że nie ma żadnych innych opcji. A szkoda, bo miałem nadzieję na coś fajnego. Nikt nas nie zabija. Świetnie nam poszło, udało nam się pokonać Loch Giver. Bez licza, ale zło przepędzone, przeszłość zabita. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy, mam nadzieję, że w następnym, już pojutrze o godzinie 15. Trzymajcie się i cześć!